to Państwo! Witam serdecznie, wreszcie Państwo są, bo mi się jakoś dzisiaj godziny poplątało. Ja to na Państwa od 40 minut czekam, jak ta idiotka. A nie możesz czekać jak jakaś intelektualistka? Nie bądź taki mądraliński, co? Żebym ci lepiej coś nie powiedziała twojej żonie zaraz, wiesz? Co? Lepiej, żebyś nie wiedział. Proszę Państwa, formułę dramaturgiczną naszego programu zaczerpnęłam z Alfreda Hitchcocka, który powiadał, że na początku zawsze powinno być trzęsienie ziemi, a potem napięcie powinno stopniowo rosnąć. Zatem, proszę Państwa, rozpoczynamy od trzęsienia ziemi. Dokładnie torfu, ale to od trzęsienia torfu. A teraz postarajmy się, żeby napięcie stopniowo rosło. Proszę. Tata, czy u ciotki Ireny zawsze musi być tak nudno? Mariusz, Mariusz, uspokój się, jak ty się zachowujesz? Przecież ciotka jest głucha, przecież nas wszystko słyszy. Nuda jest. Co Mariuszek powiedział? Mariuszek powiedział, że bardzo smakowała mu cioci pieczeń. Tak, bardzo mi smakowała ta panierowana żyła. Mariusz, jak ty się zachowujesz? Oj, słodki chłopak, rośnie nam ten Mariuszek jak procent u Żyda. Tak. Tak. Mariusz, co ty tam czytasz? Mariusz, nie czyta się przy stole książki. Mariusz, jak ty się zachowujesz przy stole? Tato, ja mam klasówkę z odsieczy wiedeńskiej, muszę się nauczyć. Mój ojciec ciąga po rodzinach. To jest książka od historii? Tak. To jest książka od historii? Pokaż. To jest książka od historii? Przewodnik po spirytyzmie? Mariusz! Jak ty się zachowujesz? Co tu jest napisane od odsieczy wiedeńskiej coś? Usap harabs, usas sabaraps. To jest od odsieczy wiedeńskiej od kiedy? Tato, książkę. Mariuszku, a czy wiesz, że odsieczą wiedeńską to kierował król Jan III Sobieski? No już wiem, ciociu. Co tam nie wiedziałeś, głupuję? Wcześniej też wiedziałem. Zostaw asan tego chłystka! Słucham? Głuchyś! Chłystka mi w spokoju ostaw, bo cię oćwiczyć każe. Kto mówi? To król! Król Jan III Sobieski wszedł w ciotkę Irenę! Ale ja. Król szedł w Sobieski? W Irenę? No tak, a ja! Odbiło cię... Mariusz, coś to zwali... Jak to się... Ojciec, nie opowiadaj o świństwa, tylko patrz, co się dzieje. A gdzie jest ciotka? Tu siedzi. Ale w środku? Gadajcież! Kto wy? Cieszę, proszę, taki mądry ojciec. Proszę, jak ty się zachowujesz? Przecież siedzi król, a ty jak ty się zachowujesz? Jeszcze gorzej niż z ciotką. To jest mój konus. Mariuszek, przedstaw się. Mariusz? Szek. Szek. A ja jestem ojciec Eugeniusz Wąs. Chłop czy szlachcic? Chłop chyba. Mariusz! Ja ci mam chłopa zaraz, jak się palnę... Na co cię tata baba jest? Mariusz, tak? No trudno właściwie powiedzieć, bo ja jestem monterem sieci energomagnetycznych Warszawa Zachód. Sieci, powiadasz. Rybak znaczy się. No, jak to ta rybak? A któryż to rok pański? Mój? Nie, ojciec. Pański rok mamy 2004, królu. A na tronie kto u was siedzi? No to cicho, bądź, Mariusz, ja rozmawiam z królem. No kto siedzi na tronie? No jest premier Miller, jest wicepremier Hausner. Prusacy! Nie. Nie Prusacy, nasi, tylko tak się nazywają. O, Hibner. A jak tam Rzeczypospolita? Ma się dobrze? No, wyborca ma się lepiej. Mariusz, ty... Tata by się interesował, to by tata mógł odpowiedzieć inteligentnie. Oj, Mariusz! A Turczyn napiera? Turczyn? No, nie, no tam Turczyn to kebaby sprzedaje. Falafela można kupić, tak? Co tam jeszcze kupujesz? Szaszłyki, no, szaormę. No, nie, no, cicho siedzą tak generalnie. A Szwed szabli na was nie podnosi! Nie, Szwed to tam za miastem meblem handluje. No tak, bo handluje, nie? A u ruskich kto teraz carem? U ruskich ten, jak on się nazywa? Nie, Mariusz, przestań mi czelno wypowiadać! Przecież ja rozmawiam z królem, a czelno mi coś gadasz do ucha. Putin. A, z Romanowych pewnie. Nie, z KGB. Znaczy, z kagiebowych.
A po coście mnie w ogóle wezwali? A no właśnie, panie Janku. Bo jest taka sprawa, no konus chodzi do szkoły, no nic się nie uczy, ma to strasznie. Dyszować jak ci chce walnąć. I chyba nie zda do następnej klasy, może podpytał z historii, jak już jest taka okazja. Nauczycielka się na mnie zawzięła. Tak, zawzięła się. No się zawzięła. Tak, akurat. Zawzięła się na ciebie. No zawzięła się. A... Chłopiś i tyle. Już mi tu nie zalewaj. Tak? A wie król, że ta moja historyczka to jest w ogóle w królu zakochana? Tak. No? Ładna jakowaś białogłowa. Już chyba dawno nie białogłowa. Ale nie, no to jak historyczka, okulary, garsonka, takie stare pudło. Mariusz! Mariusz, co ty opowiadasz? Jak jakiego języka to używasz? To co w ogóle masz? A co tata powiedział, jak przy zwiadówki stare pudło? No, no. To co chcesz wiedzieć? No, pytaj się. No, znaczy, no, to bym chciał wiedzieć na przykład, kim był ten głównodowodzący wojsk tureckich, ten przeciwnik pod Wiedniem króla? Jak on się nazywał? No. Coś na R albo na F. Nie. Tak i w turbanie. Tak, mogę się wtrącić? Kara Mustafa. No, czarny taki. Tak, Kara Mustafa. No dobrze. Po co wzywacie wielkiego Kara Mustafę? To ty, psi synu! Sobieski, przebrzydły lachu, stawaj do szabli! Utnę ci ten turecki łeb! Gin, ścierwo! Ha, ha! Ciociu! Przestańcie! Ale... Ciotka mnie ojca zabije! Ciotka zaraz mądry! Rado! Przestańcie! Przestańcie! Czuwajcie, harcerze! Czuwaj, spikerko! Ładnie, co was tu sprowadza? Bierzemy udział w akcji LAS! Zbieramy złom i metale kolorowe! A na co zbieracie? Na stertę! Nie, ale z myślą o czym? O remoncie naszej harcówki! O, a dużo tego macie? No, jeszcze 6 zł i będzie na pół litra. To co, ma pani jakieś aluminium? No, chyba nie. Kłamstwo! To krzesło zawiera elementy aluminiowe! Konfiskujemy je! Proszę opuścić miejsce siedzące! Słucham? Wstawaj! Ale co ja mam teraz zrobić? Jak to co? Czuwaj! Dobra, chłopaki. Siadajcie, krótka odprawa. Słuchajcie, chłopcy. No niestety, przed nami znowu mecz o wszystko. No, nie poszło nam w losowaniu. Znowu niepowodzenie. A tak grupa śmierci. I się tak modliłem, żeby znowu nie wylosować Andory. Dobra, nic się nie stało. Słuchajcie, to jest nasz drugi mecz z Andorą, nie? Ponieważ nie zmienia się zwycięskiego składu, Andora gra w tym samym ustawieniu. My musimy eksperymentować, tak? Więc mamy taki skład, jak mamy. Prawda? Jak pan kolega w drugiej lidze tureckiej? Jak wam? Dobry klub? W porządku, tylko szczur mnie pogryzł. Gdzie? No, tam w klubie, w szatni. Aha. Jeszcze jakieś kontuzje? Mnie bolą mięśnie brzucha. Co, przetrenował się pan? Nie, poparzyłem się. Przed telewizorem zasnąłem z papierosem. Spadł, popiół, w ogóle. Dobra, to nic. A, przepraszam, pan co tu robi? Bramkarzem jestem. Kim jest? Jakie? Bramkarzem, pańskim bramkarzem. Pańskim moim bramkarzem. Jak się pan nazywa? Jerzy Bubek. Słucham? Bubek. Bubek? Bubek. A nie Dudek? No nie. Przecież miał być Dudek. To... Miał być Dudek, kto wypełniał zgłoszenie? Pan! No pan! Pierwszą mi się te litery, no! Bubek, Dudek, no! Przecież ja jestem sportowcem, nie pisarzem! W jakim zespole pan gra? Siekiera, piła! Dobra. Wolę nie wiedzieć, która to liga. Czwarta. A gdzie jest nasza murzyńska gwiazda, super snajper, bramkostrzelnym butu? Powiedział, że nie przekroczy progu szatni. Dlaczego? Co? Religia mu nie pozwala? Nie no, nie mieści się, za gruby jest, nie mieści się w futrynę. Sport! Dzień dobry państwu, proszę państwa, znajdujemy się w polskiej szatni, za chwilę rozpocznie się mecz, obok mnie trener drużyny polskiej, fantastyczna forma, jak samopoczucie? No, wspaniale, moje bestie chcą rezerwować nam tych strzępy.
Jak zatem pytam się o naszą czarną mambę, czy nie jest troszeczkę za gruby? Nie, ta koszulka trochę pogrubia, ale w ogóle to szkielet. No, a jaki typuje pan wynik? Jaki ja wynik typuję? No wie pani, no to jest piłka. Piłka, proszę panią, jest jedna. A bramki dwie. Tak, bramki są dwie, w tym niestety jedna nasza. Tak. No, na bojko, już. Dawaj. A, prosimy. No, a kto tu tak sobie przechodzi sam, nawet się nie spojrzy, co? Ej, dziewczyny, pozdrowienia i różne wyrazy. A od kogo? A od Zygmunta trzeciego wazy. Ty wiesz co, taki mój kolega, wiesz, taki ten, Zbiecior. A, taki niewyględny. Nie, taki, niewyględny. Taki niski. Tak, ten. To wiesz co, to on na przykład to lubi tylko grube kobiety. No coś ty. No tak, ale grube. Takie, proszę ciebie, od 100 kilo wzwyż. O, co, no. Zwariował? No, raz, to sobie taką znalazł, proszę ciebie, szeroką, że jak śni razem, wiesz co, to normalnie tak. Ona taka gruba po chodniku, tak szeroko, a on obok po ulicy tak pu. No ale wiesz, no, taką ma melodię na grubsze, no i co, co poradzisz? No nic, to wiesz co, jest tak, że po prostu jeden lubi, jak mu cyganie grają, a drugi, jak mu buty śmierdzą. O! Dobra, chłopaki, nic się nie stało. Nic się nie stało. Ta jedna bramka jest do odrobienia, oczywiście. Nic się nie stało. Kolego, Bubek, czy pan nie mógł obronić tego strzału? Byłem zasłonięty. No jak to pan był zasłonięty? No on mnie zasłonił, ten mały. Jak? On pana zasłonił? W jaki sposób, jak on jest od pana o głowę niższy? No ale nie, jak siedzę. To pan siedział? Proszę pana, ja mam 2 metry wzrostu. Jak stoję, to mam lek wysokości, no. Boję się, że się... przewrócę. Nie, tego jeszcze nie grali, no. A pan nie mógł zablokować tego strzału? No próbowałem, nawet podbiegłem, noga do góry wystawiłem, ale to papierosy mi wypadły, się schyliłem. To. Gdzie poszli tam? Dobra, teraz do pana mam pytanie. Czy pan, proszę pana, podpisał jakieś porozumienie pokojowe? Czy pan podpisał porozumienie pokojowe? Dlaczego? Dlaczego pan nie strzela? Dlaczego pan w ogóle nie strzela? No przecież była okazja na gola, dlaczego pan się nie rzucił szczupakiem? Rzuciłem się szczupakiem, ale stał mu butu. No i co? Wygląda jak stodoła. Mówię mu, suń się, i... Nie, nie. I co, nie zrozumiał? Może i zrozumiał, ale tylko nie miał siły się ruszyć, stał i charczał. Się wbiłem szczupakiem w niego, kontuzję miało. Niepowodzenie, no. Niepowodzenie, tak? Niepowodzenie. A do pana też mam pytanie. Niech pan mi powie, jak można przelobować bramkę, stojąc 2 metry przed nią? No, skoro przelobowałem, to chyba można. No co za banda patałachów? No chodźcie tutaj, coś wam powiem. Dam wam dobrą radę, wiecie co zróbcie? Weźcie sobie łopatę, weźcie, no. Wykopcie dół, no. Wejdźcie do tego dołu i się w nim zasypcie. I to może będzie z was pożytek jakiś. Dopiero tak, wtedy. Znajdujemy się ponownie. Znajdujemy się ponownie w polskiej szatni, panie trenerze, no. No, co no? Panie trenerze, widzę, udzielał pan ostatnich rad, no jakieś nastroje panują chyba w drużynie. A, no nasze bestie są lekko rozdrażnione. Wyczuły krew, no i teraz będą żreć. No i powraca pytanie o formę naszej czarnoskórej gwiazdy wybutu. No, co się stało? Przebiegł 25 metrów, potem padł bez życia. Co się stało, panie trenerze? Nic się nie stało, po prostu on jak leży na ziemi, to po prostu wyciąga z ziemi energię. Z taką boską moc ciągnie. To tak musi poleżeć tam 20 minut w każdej połowie, żeby tak potem strzelać, no nie? Panie napastniku, do pana mam pytanie. Proszę powiedzieć, co się stało... Co się stało w 25 sekundzie meczu? No to wszyscy widzieli, co się stało, nie? Leciałem prawą stroną, nie? Patrzę, po lewej leci Sisiek, nie? No to co, no to patrzę, to zgasiłem na klatę, kiwkę zrobiłem, nie? No, i no. Ten, i kopłem na tak zwany przysłowiowy oślep. I co? Kopnę się, kopnę! No i ten, i... Jezu, dajcie mi spokój. No i kopłem i mało brakowało, bym trafił w bramę, nie? No. No ale niepowodzenie, bo nawet nie trafiłem w piłę. Jak mówię, ja nie lubię piłki, w ogóle nie. Panie trenerze, pana mnie jeszcze do siebie poprosiła. No, panie trenerze, przed nami druga połowa, no wszyscy się bardzo denerwujemy, no sytuacja jest po prostu fatalna. Jak pan teraz, czego pan się spodziewa teraz w drugiej połowie? No będzie co? Lepiej? No tak myślę, no. No. Myślę, że będzie lepiej. No, bo gorzej być już nie może, prawda? Oj, żeby się pani nie zdziwiła!
Pa, kwiaty ma. Na nas pan czekać? Nie, no raczej nie. Na narzeczoną. Ty, romantyczny. Kierowniku, przepraszamy, iż przeszkadzamy, natomiast jest prośba delikatna. Czy można skorzystać z papierosa? A, nie, no jasne, jasne, proszę. O, ale wygnioty. Przepraszam za ręką, ale nie mam czym. Przepraszam najmocniej, a czy można drugiego jeszcze? Kolega by skorzystał. A, no proszę. Bierz, bierz. Thanks. A to może ja zapalę. Tyle się czeka. Panowie, dajcie ognia. Dajcie? Dajcie? Spadaj, żebraku. Nie pokazał mi tej piłki nawet. Dobra. Bardzo panu dziękuję, że pan strzelił bramkę. Cudowna bramka. Dziękuję. Bramkarz nie miał szans. Ta. Szkoda, że Bubek. Taki samobój z 30 metrów, tego nie widziałem jeszcze w życiu. Ma pan kopyto, naprawdę. Chciałem po prostu przenieść ciężar gry do tyłu. No. A nie mógł pan do przodu? Z przodu było strasznie dużo ludzi. No prawda, z tyłu było luźniej, tylko ten Bubek cały. Ty Bubku! Nie mogłeś tego obronić, co on strzelił? Przecież ta piłka leciała do ciebie w 10 minut chyba. Może i mogłem, ale pod jakimś dziwnym kątem leciała, panie trenerze. Tak. Pod słońce. Szkoda, że się w łeb nie walnęła, no. A może ktoś mi z was odpowie, dlaczego Mbutu nie strzelił karnego? Mbutu? Mówił, że ma nawrót tropikalnej czkawki. No i co? I odbiło mu się od słupka. A pan, kolego, nie mógł pan tego dobić? Po innych nie dobijam. A pan? Drugi kolega? Co ja znowu? No dlaczego pan nie dobił tego? W błocie stanąłem, buta mnie zastało. Jak miałem polecieć? I niepowodzenie, tak? No niepowodzenie, no jak ma być powodzenie, jak błoto mnie wciągnęło po kolce? Sportowa atmosfera. Dobra, siedźcie już, wiecie co. W polskiej szatni, proszę państwa, no wynik 0-6 to niestety nie najlepszy wynik. No panie trenerze, jak to wytłumaczyć? Nie, dla Andory bardzo dobry wynik akurat. No ale to w takim razie czego nam zabrakło do zwycięstwa? Skuteczności, umiejętności, siły? Bramek. 7 na zwycięstwo, 6 na remis. Dokładnie. Tego no, zabrakło. I znowu przegraliśmy. No przegraliśmy, ale wie pani, nie ma się czym przejmować. Przegraliśmy teraz, ale niech sobie pani przypomni, co się działo 30 lat temu. Ten wspaniały, niepowtarzalny, cudowny mecz na Wembley! Na Wembley, panie Dacie! To powinni pokazywać w telewizji! To powinni pokazywać! To! Dzień dobry. Witam pana. Proszę mnie nie przerywać! Mnie wszystko denerwuje i doprowadza do szału! Naprawdę? A co? Nie słyszysz? Konowale jeden? Ja od rana, proszę pana, jestem wnerwiony codziennie. Mnie wszystko wnerwia. Idę do sklepu i mnie to wnerwia. Czerwone światło i mnie to wnerwia. Idę do kiosku, mówię, poproszę gazetę, daję 100, baba mówi, nie mam wydać. Jak mnie to wnerwia, ja mówię, a wsadzę tą gazetę w... Wie pan gdzie? Wiem. Gówno pan wie. Ja noszę codziennie ze sobą karton mleka. A po co? Taksówka. Się, proszę pana, spóźnia albo jedzie wolno. Ja wtedy to mleko biorę i sobie po cichutku tam wylewam. Wie pan, jak to potem temu taksówkarzowi śmierdzi? Ale go to musi wnerwiać, ale mnie też to wnerwia. A czy nie ma czegoś takiego, co pana uspokaja? Na przykład muzyka klasyczna. Ja nienawidzę, jak mnie coś uspokaja. Pan mnie też wnerwia, a pan mnie uspokaja. Pana zaraz tą lampą zdzielę w łeb, to się panu odechce pana mnie pytać i mnie wnerwiać, no. Dobrze. Chyba mogę panu pomóc. Pan mi nie pomaga, bo pan mnie tym wnerwia. Co to jest? Tabletki, proszę. Tabletki? Jak mnie wnerwiają wszystkie tabletki, a pan... Niech się pan 2 razy dziennie łyka. A jak nie, to co? To tak ci przywalę w ten twój głupi łeb, że po prostu do końca życia będziesz spokojny. Nic mnie tak nie uspokaja, jak wielki chłop, który może mi zaraz przylutować. Nic mnie tak nie uspokaja, wie pan? Wiem. Gówno pan wie! Mam ogromną przyjemność przedstawić państwu słynnego dyktatora mody, Tadeusa. Witam. Tadeusu, co będzie modne w tym roku? Stezę? Oczywiście chodzenie w stroju Tadeusa.
Nie w stroju, tylko w strojach Tadeusa, no bo jak to tak w moim stroju, ktoś będzie chodził, nie, fuj. A więc, uwaga, na lato proponuję coś odkrywcego. Lekkie i zwiewne stroje z krótkimi rękaweckami i nogaweckami. Ale za to na zimę to jest taki nowum. Takie cięższe, bardziej cieplejsze, puchowe takie tkaniny. I nie zatko połączone z capką i salikiem. A co na plażę? Na plażę. Na plażę niech każdy mężczyzna w slipkach się smazy. Za to dla kobiet, uwaga, bo to panią na pewno zainteresuje, dla kobiet dwucęściowe lub jednocęściowe kostiumy kąpielowe. No, tyle czekaliśmy na takie odkrycie, no. A Tadeusz, kogo ze znanych ludzi ubierasz? Wie, no jak? Przez to każdy się ubiera sam chyba. Ja to tylko syję stroje. No, ale na przykład syję stroje dla Ryszarda Kalisa. I osobiście przychodzi na przymiarki do ciebie? Nie. Skleiłem trzy manekiny i nie musi. Pomysłowo. Tadeusz, a czy ja jestem... Czy ja jestem oczywiście ładnie ubrana? A więc tutaj kręcicie ten was tygodniczek? Cześć, słuchaj. Cześć, proszę ciebie. No co tam u ciebie? Słuchaj, słychać? Dobrze, proszę ciebie. A proszę ciebie, u ciebie? Też dobrze, słuchaj. A jak tam, słuchaj, twoja żona? Proszę? Proszę ciebie? Jak tam, słuchaj, twoja żona? Zdrowa, proszę ciebie. Ale słuchasz? Słucham, zdrowa, słucham. Cześć! Prawda? Cześć, słuchaj! Proszę ciebie. No i jak się, prawda, macie? Dobrze, słuchaj. Proszę ciebie, tak. A ty się ostatnio, słuchaj, podobno ożeniłeś, to prawda? Nie, no nieprawda. Prawda. Gdzie to usłyszałeś? A to ktoś mi powiedział, słuchaj, i usłyszałem. A. No, ale za to bardzo ładny zaczes. Proszę ciebie, prawda? Dziękuję ci. Proszę ciebie. Cześć, nie? Cześć, słuchaj. Prawda. Proszę ciebie. A ty chyba, prawda, byłaś za granicą? Tak, nie? No. A wy nie, nie? No my nie, słuchaj. Proszę ciebie. Cześć, kur... No i proszę państwa, ledwo zaczęliśmy się rozkręcać, a tu już trzeba się zwijać. Ale tak to już w życiu jest, tak to już jest. Ledwo się człowiek nauczy jeździć na rowerze, a tu już mu rower romną z korytarza. Ledwo Dudek wejdzie na bramę, ustawi się zadowolony, a tu już mu bramę wkopią. Ale czy ktoś, proszę państwa, mówił, że ma być lekko? No, ale że ma być ciężko, też nikt nie mówił. Co? No, że ma być ciężko, też nikt nie mówił. I proszę, a właśnie zaczęła mi się gadana kleić, a tu mi się jakieś ciele wtrąciło. Proszę państwa, a za tydzień zapraszamy na dyskusję z udziałem ekonomistów. Dla niezorientowanych wyjaśnię, że ekonomista to ekspert, który potrafi wyjaśnić, dlaczego jego wczorajsza prognoza na dzisiaj się nie sprawdziła. No, zapraszam serdecznie.